Konrad, to był taki klasyk w wydaniu Rekordu i Pniówka? No na pewno dużo się działo, wynik na styku, obie drużyny stworzyły sporo sytuacji, no ale odwracamy powoli tą pasę niewygodną dla nas z Pniówkiem i kolejny mecz z nimi wygrywamy, to my. Ale były takie minuty, zwłaszcza na otwarcie drugiej odsłony, kiedy można było truchleć o rezultat. No tak, no przetrwaliśmy ten moment, choć naprawdę, no takie myślę 10 minut z boiska, gdzieś nam gra się troszeczkę gdzieś rozpadła. Myślę, że no mieliśmy gdzieś trochę szczęścia, trochę gdzieś takiej ofiarnych interwencji naszych obrońców. No przetrwaliśmy ten moment, to też pokazuje, wydaje mi się, gdzieś tam charakter drużyny, że taki moment był ważny, żeby nie stracić bramki, nie zrobiliśmy tego, potem gdzieś tą grę trochę poukładaliśmy, no i końcówka już była, myślę, gdzieś na naszą korzyść. Z czego wzięły się te trudne minuty w drugiej połowie? Bo przecież w pierwszej nic nie zwiastowało, to był bardzo wyrównany do tego momentu mecz, bardzo wyrównana konfrontacja. Ciężko mi powiedzieć tak teraz na świeżo po meczu, co gdzieś tam Pniówek nieźle skrzydłami zaczął grać, dużo dynamicznie, gdzieś dużo dośrodkowań oddawali, my jak te dośrodkowania wybijaliśmy, mieliśmy problem gdzieś z utrzymaniem piłki, wymienieniem tak dwóch podań i gdzieś tam Pniówek się napędzał, zamknęli nas mocno na naszej połowie. Wydaje mi się, że gdzieś troszeczkę trochę chłodnej głowy pogrania w piłkę, troszeczkę spokojniej. Nie było tak, że nasza druga linia po prostu dała się trochę zaskoczyć bardzo agresywną postawą przyjezdnych? No, łatwo powiedzieć, że tam gdzieś druga linia troszkę nie nadążała. Naprawdę, nie chcę teraz mówić, trzeba to zobaczyć na spokojnie po meczu. Ale tak jak mówię, no fajnie, że ten moment przetrwaliśmy naprawdę, bo było gorąco. No i horror w końcówce. Horror w końcówce, tak. Myślę, że takie 5 minut mocno angielskie box to box. Pniówek też gdzieś tam chciał te 3 punkty dzisiaj, widać było w końcówce, ale my gdzieś tak, wydaje mi się, robiliśmy lepsze kontry, gdzieś tam większą liczbą zawodników, no i przechyliliśmy tą szarę zwycięstwa na naszą korzyść. Dzięki i powodzenia w dalszych spotkaniach. Dziękujemy. Jak to jest wejść w 60. którejś tam minucie spotkania i odmienić jego losy, a przynajmniej rezultat? Znaczy na pewno fajnie, no to gdzieś tam jest należy do mojej działki, wejść dać z siebie 100%, fajnie, że udało się strzelić i, no i to, że pozytywny wynik. Ale największa radość to chyba wynika z faktu, że zdrowy, że znowu zalicza kolejne minuty Marcin Wróbel, kolejne spotkania, czy to w rezerwach, czy na trzecioligowym już boisku, no i bramki. Tak, zgadza się. Przede wszystkim cieszę się teraz grą, bo długo się leczyłem i każde minuty teraz sprawiają mi radość i z tego czerpię radość, a to, że gdzieś tam bramki udaje się strzelić, to tylko na plus. A teraz poprosimy o opis, detaliczny opis ostatnich minut i wydarzeń w polu karnym zespołu gości. No myślę, że był karny, gdzieś tam obrońca Pniówka zahaczył Dawida, no i fajnie, że stało się to w ostatnich sekundach, można powiedzieć, meczu i gdzieś to przechyliło wynik na naszą korzyść. Kiedy Tomek Nowak podchodził do uderzenia z 11 metrów, tętno sięgnęło? A myślę, że nie, myślę, że Tomek jest tak pewnym zawodnikiem, że raczej bramka było 99,9%, że bramka wpadnie. I tak trzymać, czego serdecznie życzymy, powodzenia. Dziękuję również, powodzenia.